STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Szymon, ostatnie dni to dla Ciebie intensywny okres. Testy medyczne, podpisanie kontraktu z Fiorentiną. Wczoraj wieczorem wróciłeś na zgrupowanie i dziś wystąpiłeś w meczu sparingowym. No tak, taki był mniej więcej plan, że od razu po testach wracam tutaj do klubu jako już wypożyczony zawodnik. Tak rozmawiałem z trenerem, że wracam i mam na następny dzień zagrać mecz. Kibice bardzo ucieszyli się na Twoje słowa, że chcesz tutaj zostać i pomóc w tej trudnej, nie ukrywajmy, sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tak, ja już powiedziałem, że ja sam w tym brałem udział, więc teraz do końca chcę zostać i pomóc Górnikowi w utrzymaniu i żebyśmy jeszcze dali radość naszym kibicom. Zremisowaliśmy 1-1 z czwartą drużyną serbskiej ekstraklasy w Kacu Kariczki. Jak skomentujesz to spotkanie? Uważam, że mecz był wyrównany. Każdy miał, można powiedzieć, tyle samo sytuacji. Na pewno był twardy mecz jak na mecz sparingowy, więc dla nas to dobrze, że drużyna też grała ostro. Był to mocny przeciwnik, więc dobre przetarcie przed ligą. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.